ciężko powiedzieć, ciężko określić, no. Piastowie tutaj mieli swoje tereny. Ale jeszcze, no. Dobrze, bo pośladki eksponują też te spodnie, a widzę, że ludziom się to podoba. No, te spodnie? No. Tak. No nie, no serio. Pokaż. A jest to niewątpliwy atut. No. Zobaczysz na materiale. Dobrze. A zdejmij teraz koszulkę. No, już. Mieliśmy być poważni. O nie, a kto będzie mieć moro? O, to nie ma koszulki może. No to może być, no to może mieć moro, ale przypadkowo będziesz na vlogu z sesji. No bo tak wszyscy mówiliśmy, że tak. Wstęp wstęp do czegoś wielkiego. Ty, w latach 2000 koszykarze tak nosili spodnie. Zjechali jedną koszulkę, dali? Na ten cały klasyk. Wstęp. Cześć, Megleci, ekipa WK z tej strony. Jesteście prawdopodobnie na kanale WK Sklep. WKdzik, przepraszam, WKdzik.pl. I teraz tak, no jedziemy na sesję. Nie jest to jakaś gruba sesja jak w przypadku New School, gdzie dużo planowaliśmy. Po prostu mamy kilka produktów z kolekcji Moro do zrobienia, więc tutaj nie będzie fajerwerków, ale postanowiliśmy nagrywać, bo może będzie śmiesznie. Jak się nie zgadzam, to będziemy kombinować. To jakoś przez bramę. Bo to jest wszystko ogrodzone. No powłaśniony jestem zbroniony. Jesteśmy ogólnie obok żwirowni, tam gdzie wcześniej robiliśmy na sesji zdjęcia. Jak możecie pamiętać. No. Tylko jest problem, czy wejdziemy. Tak jest. Ale tu człowiek wchodził kiedyś się kąpać, wszystko bez... Bez przypału było, więc... No taką mam na sesję fryzurę. Przypał jak chuj. Ale spróbuję to ukryć. Na szczęście myślę, że nie będę robił dużo zdjęć, tylko taką zdjęcia ekipą, gdzie nie będzie mnie aż tak widać. Korynka na urok osobisty wzięła tego pana. Czyli się udało? Tak. Ale wieje dzisiaj. Tęskniłam za panią Błażej. Już lepiej tutaj w domu? W drugim domu, no. W drugim domu. Nawet za tym obiektywem w moim nosie. No, teraz tylko jest twoje usta są, nos i oczy. Gdyby ludzie widzieli, z jakiej odległości mnie nagrywasz. To jest już... makro, już teraz jest makro. Dawaj, bo... Zawinił człowiek. Chodź. A, uczyło się. Chciałem cię nauczyć muzyki, dzieciaku. Boomerskiej. Zawinił człowiek. W czym? No spóźniliście się przez nawigację. Nie. Czemu ruchaliśmy się? No bo był wygenerowany komputerowo głos, to narzekałeś. Teraz przywrócili człowieka i zawinił człowiek. Nie, Rafał zaproponował, że się nie przeruchamy. No i powiedziałem spoko. Chyba jest obrażony na ciebie i chciał, wiesz, zagrać ci na nerwach. Musieliśmy trochę z trasy zjechać, bo ruchliwa była. No, chyba ogólnie w winekach dobrze rower wygląda. No, wineki fajne. Tak. Zagat też dobrze wygląda. Tak, tak. Musi skoczyć gdzieś. Nawigacja zmieniła cel na Michałowice. Ja tam sprawdziłem, jest sieć hosteli takich, szybki check-in i check-out. No i widać i skutki uboczne. Nie można ukrywać, że Rafał wyszedł tak, o tak trochę miał zwygięte nogi, tak szedł niepewnie. No nie wiem, nie wiem. Tak, sam fakt, ale że nie mnie oceniać. Ubrał się, nie poszło. Może jakiś kompromis w związku. Wiesz, że słuchaj, spotykamy się, ale raz w tygodniu ubierzesz się jak ja chcę. Zaker mówi, dobra, ale tylko w poniedziałek. I akurat na sesję wypadł. No. On mówi, poniedziałek? Co to za żołnierz? A jest taki, czasami jest
jak jest, wiecie, no powiedzmy, byliście mniejsi, jeździliście z rodzicami, była grupka starszych, tak, 40 lat. Ja wiedziałem, że jestem za gruby na winę. Tam Rafał przed chwilą tak siedział w kucku przy tej ziemi i patrzył się po prostu na ziemię i wiesz, jest taki właśnie ten taki gość, co on jest taki intelektualista i wiesz, już na przykład, że Rafała, z którego roku ta ziemia, nie? I on podchodzi i się zastanawia, nie? I tak, był taki gość, nie? Słuchaj, no, w gruncie rzeczy to ciężko powiedzieć, ciężko określić, no. Piastowie tutaj mieli swoje tereny w XVII wieku. Saker i Pączek ogarnęli sobie buty nowe na czas. Natomiast my z Roburem mamy te buty białe cały czas, ponieważ nie zdążyliśmy. Jest to dowód na podróże w czasie. Jak są te teorie spiskowe, że jest wiele różnych zdjęć, jest ta sama osoba jeszcze w czasach, kiedy nie było telefonu, a coś trzyma, nie? No to u nas jest milion innych zdjęć i my w innych fitach, tak? A cały czas w tych samych butach. Powlałem się, patrz. Tak. Widać to? No mówiłam. Nie. Tutaj, żółtą plamę masz. Nie, Perfect Fit zasyp wciąga w swoją strukturę. Bo wiatr piłem i normalnie wyleciało mi picie z mordy, o tak. Materiał Perfect Fit ma jedwabniki. To są takie insekty, których nie widzisz, tylko je widzisz pod mikroskopem. I one jedzą tego energetyka, którego wylałeś. O, a wiesz, a tam jak Robur bieżnie ma z tamtej koparki, to ja ten głaz, żeby butów nie wkładać do siadów, nie? I mieć mobility. Na tym głazie, nie? Błagasz się, Saker. Masaker, kurde. Masaker. The Massacre. Tu widać, tu masz. Dobra. Widać to strasznie. Spójrz na swoje uszy, człowieku. Oczywiście. Nagraj swoje uszy dla nich. Proszę. Nie wiem, dlaczego Rafał chce takie zdjęcia, przecież tego w sesji nie było zaplanowane. Ale on Rafał ma potrzebę. Mamy coś dla was specjalnego, panowie. O! Wy teraz walczycie? No. Kto lepsze zrobi zdjęcie do National Geographic? Przypomniało mi się z podstawówki taki tekst. Twoja stara to kopara. Tak mi się po prostu przypomniał teraz. A co to oznacza? Ja nie wiem. Nie mam pojęcia. A twój stary nią coś tam, Saker, ty kojarzysz? Twoja stara to kopara, nie kojarzysz? Ale kontynuacja była, tylko nie pamiętam. Ja pamiętam, twoja stara to gitara, a twój stary na niej gra. Ale co z koparą było, to nie wiem. Ja z koparą znam to drugi, ale nie chcę tego mówić. Napiszcie w komentarzach, proszę, proszę. O! Nagrałem to w slow-mo! Cristiano Ronaldo challenge! Ronaldo się nie umywa nam do pięt! Aż się nie! To odwołaj to! Jakie kombo ty! Ej, co, w czwórkę jeszcze? Tak, o! Możesz sobie na kucka też spróbować. Jedno dla mamy. Zrujnowany są. O, myje się. Nikt ci tego nie zabierze. Teraz włącz w swoich nowych. Patrzę, czy da się tu gdzieś podciągnąć, ale chyba się nie da. Nie da się. Zobacz, Julek Sportową Polskę robi foty. To nagra Julka, nie mnie. W moją stronę troszkę jeszcze. W moją stronę. O, tak. I teraz plecami stań jeszcze. O tak! A jej! Dobra, mamy to! Dawaj pionę! O kurde! O, jaka siła! Dobrze, Bychu! Zlecimy. Tak, no kto chce, niech zostanie. My wpadamy. Tak, dajmy chłopakom przewagę, tak 2 minut. Ej, a może jakąś ciężarówkę jeszcze znajdziemy, czy coś? Co? Chwilę będzie. Dobra, wracam do roboty. Nie przebieramy się tu, nie? No. Przebierzemy się tam.
jako osoba z najdłuższymi włosami zakończę ten odcinek. Dziękuję, że byliście z nami. Napiszcie, czy chcielibyście więcej takich sesji i dajcie koniecznie łapkę w górę i na bank zasubskrybujcie ten kanał. Nie wiem, zadzwonić do analityka musimy, żeby jeszcze więcej call to action było, bo nie pamiętam na razie jeszcze co na koniec powinno się zrobić. A jak tam KPI? Żeby film na czasie był. A KPI? Mm. Wiecie co? Chuj z tym, nie róbcie nic, ale widzimy się w kolejnym odcinku. A dobra, czekaj. Jak nie będzie 10 tysięcy łapek w górę, to się nie zobaczymy już nigdy. To drukujesz. To teraz no, masz Błażej, tak, trzy zakończenia możesz sobie wybrać. Co, kończymy? Tak? To nie właśnie ty kończyłeś? Nie, to był bardzo fajny, przyjemna sesja była bardzo fajna, że no aż szkoda kończyć. Dobra. Ale tak, trzeba, no.